Wystawcy i odwiedzający spotykają się po raz 33 na targach Techno Klasyka. Będą trwały 5 dni od środy 12 kwietnia do niedzieli 16 kwietnia w Essen w Messe Essen. Na targach jest około 1250 wystawców z 30 krajów, a to wszystko na 120 tysiącach metrów wystawienniczych targów. Techno Klasyka Essen to jedne z wiodących na świecie targów motoryzacyjnych, które odbywają się corocznie w Essen. Wydarzenie po raz pierwszy zainaugurowano w 1989 roku i od tego czasu stało się jednym z najważniejszych targów samochodów zabytkowych, youngtimerów, zabytkowych motocykli i prestiżowych samochodów na świecie. Techno Klasyka co roku przyciąga dziesiątki tysięcy zwiedzających, wystawców i miłośników klasycznych pojazdów z całego świata. Passat to ambasador marki Volkswagen od 50 lat, to pojazd, z którym kojarzy nam się bardzo wiele. W tym roku skończyłem 40 lat i byłem świadkiem tego, czego doświadczyłem jako dziecko, jako nastolatek, jako dorosły. Bardzo wielu ludzi łączy z Passatem pozytywne historie. To bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza w czasach kryzysu. Techno Klasyka Essen oferuje szeroką platformę dla producentów, dealerów, kolekcjonerów i klubów, aby zaprezentować swoje pojazdy, usługi i produkty szerokiej publiczności. Te targi są dla nas najważniejsze w całej Europie i to są jedyne targi, na których się wystawiamy, ze względu na to, na lokalizację, bo to jest miejsce, gdzie spotyka się cała Europa, ludzie z Belgii, Francji, Szwajcarii, Polski oraz oczywiście Niemiec. Targi obejmują kilka hal i terenów zewnętrznych, na których wystawionych jest tysiące samochodów. Są też miejsca na części zamienne, samochody, literaturę, modele samochodów i dzieła sztuki związane z historią motoryzacji. Targi są również znane ze spektakularnych pokazów specjalnych, które koncentrują się na określonych tematach lub markach i prezentują specjalne pojazdy historyczne. Pokazy te mają często ogromne znaczenie dla historyków i kolekcjonerów samochodów. Na szczególną uwagę zasługuje wystawa specjalna 60 lat Lamborghini. Oddaje ona hołd wspaniałej włoskiej marce, a pokazano tu fascynujące eksponaty, w tym zielony, pokazany po raz pierwszy w Paryżu w 1968 roku model Miura, Espada, Islero i Countach LP400 Periscopo. Poza tym na tegorocznej Technoklasyka należycie obchodzi się również inne wielkie rocznice, na przykład 100 lat MG, 75 lat Porsche, 75 lat Citroena 2 CV Kaczki, 70 lat Corvette, 60 Mercedes-Benz 600, 50 lat BMW 2002 Turbo, 50 lat Volkswagena Passata. Każdy miłośnik motoryzacji znajdzie coś dla siebie. Techno Klasyka to największe na świecie targi samochodów zabytkowych. Nie ma jeszcze jednego tak ważnego wydarzenia w branży oldtimerów, a ci, którzy tutaj przychodzą, mają wgląd, co się dzieje na rynku motoryzacyjnym.